Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj zapraszam Was do mojego domu, a właściwie mieszkania tutaj w Turcji. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak mieszkanie, w którym mieszkam, wygląda, jak jest urządzone, czy po polsku, czy po turecku i tego typu rzeczy, no to zapraszam. Ale zanim przejdę do rzeczy, czyli do prezentacji mieszkania, chciałabym wspomnieć o kilku kwestiach, żebyście mieli pogląd na takie okoliczności, w jakich my to mieszkanie wynajęliśmy. Jak już pewnie wiecie, mieszkam na wschodzie Turcji. Mieszkam w prowincji Van, w miejscowości Erciş. Co to znaczy? Turcja podzielona jest na prowincje, tak samo jak Polska na województwa. Czyli Van to jest jakby takie województwo, którego stolicą jest właśnie miasto Van, ale należą też do tego województwa inne miejscowości, w tym też właśnie Erciş. No i my w Erciş mieszkamy. Czy Erciş to jest duża miejscowość? Ma około 170 tysięcy mieszkańców, więc sami możecie sobie stwierdzić, czy to duża miejscowość, czy nie. Dlaczego tutaj mieszkamy? No, tak obszerniej to tłumaczyliśmy to na tym filmie, więc tam sobie zerknijcie, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. Wspomnę teraz tylko o kilku najważniejszych sprawach. Mieszkamy tutaj ze względu na pracę Nuriego. Nuri jest tutaj nauczycielem w szkole państwowej. Nauczyciele to są pracownicy rządowi, budżetowi i większość tego typu pracowników na początku swojej kariery zawodowej wysyłana jest właśnie do pracy na wschód Turcji w ramach takiego programu rozwoju wschodu Turcji. I dlatego tutaj właśnie się znaleźliśmy. To jest już teraz nasz czwarty rok tutaj, prawdopodobnie będziemy tutaj jeszcze rok albo dwa. Zobaczymy. No, czyli jesteśmy tutaj tylko tymczasowo i wiemy, że później przeniesiemy się na zachód Turcji już na stałe. Więc mieszkanie tutaj mamy wynajęte, mieszkania nie kupiliśmy. I tego wynajętego mieszkania też absolutnie nie remontujemy, ani nie staramy się w niego inwestować za dużo pieniędzy. W niego, w nie. Ani nie staramy się też w nie inwestować zbyt dużo pieniędzy. No bo tak jak już mówiłam, jesteśmy tutaj tylko na chwilę. I mieszkamy na osiedlu, które nazywa się Toki. I teraz muszę Wam powiedzieć o tym, co to jest za osiedle. W Turcji mamy różne rodzaje osiedli i mieszkań. Najwyższym standardem są mieszkania na osiedlu typu Site. Później jest osiedle właśnie typu Toki o niższym standardzie. A później oczywiście kamienice takie w stylu osmańskim, no i domy jednorodzinne, albo też bloki, które nie należą do żadnego osiedla, no i są zarówno nowe, jak i takie starsze, wiadomo. Toki to osiedle, które jest budowane po to, żeby pomóc ludziom w trudnej sytuacji materialnej. Co to znaczy? Osiedle Toki można znaleźć w każdej miejscowości w Turcji. I ono jest zawsze budowane poza miastem. Albo gdzieś na obrzeżach miasta po prostu. No bo tam wiadomo jest najtańsza ziemia. Bloki na tych osiedlach budowane są oczywiście z jak najtańszych materiałów. No, wszystko po prostu, żeby było, że tak powiem, po kosztach. Ale jeżeli ktoś ma kiepską sytuację materialną, a chciałby mieć swój kąt, no to w momencie, kiedy w danej miejscowości ogłaszany jest projekt, że będzie toki budowane, osoby, które są w tej miejscowości zameldowane, mogą ubiegać się o takie mieszkanie. Zapisują się na listę, składają dokumenty i później losowane są osoby, które to mieszkanie wygrały. I później przez jakiś czas, co miesiąc, ta osoba płaci dosłownie symboliczną kwotę, coś w rodzaju czynszu. No i po kilku latach to mieszkanie staje się jej własnością. Niestety, ile na tę chwilę wynosi ten czynsz i ile lat się go płaci, to nie wiem. I pewnie to się też różni między miastami, więc no tutaj tego Wam nie będę mówić, ale jeżeli ktoś z tureckich widzów wie dokładnie jak to jest, to dajcie znać w komentarzach. Ja to później na polski przetłumaczę i przypnę u góry dla Was. Ok. Dlaczego Toki powstało akurat w Erciś? W Erciś 8 lat temu, 23 października 2011 roku, miało miejsce okropne, ogromne trzęsienie ziemi.
Objęło właśnie większą część prowincji Van, w tym też Erciś i tutaj miasto praktycznie zostało zrównane z ziemią i tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową. A na wschodzie Turcji bardzo szybko robi się zimno. My już teraz mamy naprawdę chłodno, w nocy są przymrozki. Zima trwa tutaj bardzo długo, aż do maja. No i słuchajcie, w tym zimnisku ludzie teraz pod namiotami i co tu robić? Dlatego właśnie też to osiedle zostało tutaj wybudowane w tempie ekspresowym dla ofiar trzęsienia ziemi. Osiedle jest wybudowane w górach, 7 km od miasta. Wcześniej tutaj kompletnie nic nie było, tylko chodzili tutaj sobie po tych górach pasterze ze swoją trzodą wypasać owce i nic więcej. No, później całe Toki powstało od podstaw i jest ono ogromne, naprawdę. Tutaj to osiedle liczy 219 bloków. Wszystkie bloki są takie same. Wszystkie bloki to są kostki czteropiętrowe i na każdym piętrze są cztery takie same mieszkania. Czyli jakby to policzyć, jest około 3,5 tysiąca mieszkań na tym osiedlu. Co się nie zmieniło? Nie zmieniło się to, że jak się mieszka tutaj na skraju tego osiedla, tak jak my właśnie, no to można zobaczyć na co dzień nadal przychodzących tutaj z wioski pasterzy ze swoją trzodą. Dlatego też, jeżeli obserwujecie mnie na mediach społecznościowych, to widzicie, jak czasem wstawiam widok z okna owieczek i czasem się dziwicie, gdzie ja w ogóle mieszkam, czy to jest wieś, czy co, że są takie widoki i tylko jakieś takie puste przestrzenie, góry i nic więcej. No bo mieszkam na skraju tego osiedla właśnie, całe osiedle i miasto jest w drugą stronę. No okej. Toki oczywiście powstało dla ofiar trzęsienia ziemi, bardzo dużo osób tutaj zamieszkało sobie już na stałe, ale są też osoby, które gdzieś tam te swoje domki sobie odbudowały, odremontowały i wolały jednak mieszkać tam, a tutaj te mieszkania innym po prostu wynajmują. I to jest najlepsza opcja dla nauczycieli czy też innych pracowników rządowych, którzy tutaj przyjeżdżają na chwilę, no bo koszty utrzymania są naprawdę niskie, a mieszkania myślę, że są w porządku. Zresztą sami zaraz zobaczycie. I jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o umeblowanie mieszkania. Takie osoby jak my, które tu przyjeżdżają tylko na chwilę, albo wynajmują mieszkanie już umeblowane, żeby tych mebli nie kupować po prostu. Albo, tak jak my, kupują meble z takich punktów, które się nazywają Ikinci El Eşya, czyli meble z drugiej ręki. I w tych punktach albo sprzedawane są meble, które były używane przez na przykład jakiegoś nauczyciela przez kilka lat, później on wyjechał i te meble odsprzedał, albo po prostu meble, które są zrobione z niższej jakości surowców, czy też mają gdzieś jakąś wadę drobną i dlatego są sprzedawane za pół ceny. My też właśnie tego typu meble sobie kupiliśmy i później, jak będziemy się stąd wyprowadzać, to je po prostu do takiego punktu odsprzedamy. Dlaczego nie inwestowaliśmy w super ekstra meble? No bo jak mamy je później zabrać na drugi koniec Turcji? Turcja jest ogromna. Musielibyśmy sporo wydać na transport i też nie oszukujmy się, no te meble w transporcie mogłyby się zniszczyć, więc lepiej po prostu tutaj sobie poużywać takie, wiecie, po kosztach rzeczy, a dopiero jak już się przeniesiemy na stałe na zachód, to wtedy zainwestować w mieszkanie. Powiem Wam, zaraz zobaczycie wyposażenie mieszkania, to co my kupiliśmy, czyli meble, Beyaz Eşya, czyli sprzęty AGD, dywany i firany. To wszystko kosztowało nas około 10 tysięcy lir, czyli około 7 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to ja nakręcę o tym osobny film. Zbiorę z całego miesiąca wszystkie nasze wydatki i wtedy nakręcę dla Was film, ile tutaj za wynajem, za rachunki, za jedzenie i tak dalej wydajemy przez miesiąc. Także to się pojawi, bądźcie cierpliwi. Ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że koszty nie są duże. I jakie jest duże to mieszkanie? Tak jak już mówiłam, wszystkie mieszkania na tym osiedlu są takie same, mają 100 metrów kwadratowych. I to są mieszkania typu 3 plus 1, czyli salon i 3 pokoje dodatkowe, 3 sypialnie. No to co? Pokazujemy mieszkanie. W momencie, jak się wchodzi do mieszkania, to mieszkanie wygląda tak. Mamy taki strasznie długi korytarz i on się tu nie kończy,
bo gdzie jest mój palec? Tu. Tam jeszcze się skręca w prawo. Ale tam przejdziemy zaraz. Najpierw pokażę Wam, co tu mamy właśnie na korytarzu. Tu, jak widzicie, mamy jedną. O Boże, zabiłam się prawie. Jedną, jak tu ucelować? Jest taka wielka, że nie mogę. Taką dużą szafę. I tu jest druga. I to już było zamontowane przez właściciela mieszkania. My tego nie montowaliśmy. Super się przydaje, bardzo dużo rzeczy się tu mieści. I pierwsze pomieszczenie od wejścia to kuchnia. Jeżeli chodzi o szafki w kuchni, to też one już były na wyposażeniu, bo Toki, jak buduje osiedla, to już je właśnie też mebluje w kuchni przynajmniej. No, akurat wtedy, kiedy nasze Toki było budowane, to była taka moda na takie szafki. Teraz wiem, że montują białe, jak nowe osiedla powstają. My tutaj kupiliśmy tylko lodówkę. Lodówka jak lodówka. Taki piekarnik. Tutaj stolik i dwa taborety. I kuchenkę. I teraz Wam opowiem trochę o tym, co znajduje się tutaj. A to jest kombi, czyli Junkers. W tym roku postanowili do naszego osiedla pociągnąć gaz ziemny. No i prace tak bardzo się przedłużają, że po prostu, tak szczerze mówiąc, już mamy tego dosyć. No ja rozumiem, że tu jest 3,5 tysiąca mieszkań i do wszystkich mieszkań trzeba to wszystko zamontować. I dlatego jest kolejka. No ale mogli się trochę wcześniej tym wszystkim zająć. A nie dopiero latem, to wtedy by zdążyli na czas. My już naprawdę teraz marzniemy. Ogrzewamy się jedną farelką. Nie mamy też ciepłej wody na tą chwilę, więc musimy jakoś sobie radzić grzałką czy grzaniem wody po prostu w garnkach. No nic, ale gaz będzie podłączony już niedługo. Podobno w tym tygodniu już nam to uruchomią. Dlatego też nie mówię Wam teraz o kosztach utrzymania tego mieszkania, no bo dopiero gdzieś za miesiąc przyjdzie nam pierwszy rachunek za gaz, więc muszę najpierw to wziąć pod uwagę, zanim Wam wszystko opowiem. A jakie mieliśmy ogrzewanie do tej pory? W każdym bloku w piwnicy znajduje się kotłownia z piecem i mieliśmy po prostu palone na węgiel. Każde mieszkanie płaciło tą samą kwotę za węgiel. I jest przez spółdzielnię zatrudniony pan, na którego mówi się po turecku kapıcı, który paleniem w piecu się zajmował. Co teraz ten pan będzie robił, skoro nie będzie już palił w piecu? Ten pan też zajmuje się takimi sprawami administracyjnymi, w sensie no, zajmuje się blokiem. Sprząta klatkę schodową, zabiera śmieci, ja tylko wystawiam śmieci za drzwi, dalej nigdzie nie muszę z nimi chodzić. Jak się coś zepsuje, jakieś takie różne rzeczy. Właśnie ten pan robi. Oczywiście uiszczamy za to opłatę w takim jakby czynszu do spółdzielni, ale o tym Wam powiem przy okazji tamtego drugiego filmu. A jeżeli chodzi o wodę i o gaz do kuchenki, no to mieliśmy do kuchenki oczywiście butlę z gazem, a woda albo w momencie, jak jeszcze są te ciepłe miesiące, była nagrzewana u góry na dachu przez solarę z podpiętymi beczkami do każdego mieszkania. W ten sposób się woda nagrzewa, a zimą mieliśmy tutaj zamiast tego Junkersa boiler. No ale boiler trzeba było niestety zdjąć, żeby ten Junkers zamontować. No i widzicie, zostaliśmy się bez ciepłej wody. No dobra. Co tu jeszcze jest takiego innego? Już Wam pokażę. Dla Polaków może okazać się dziwne, że wyjście na balkon mam akurat z kuchni. Ale tak jest. Balkon, nic szczególnego Wam powiem. Dość mały. Taki o. Taki mam widok. Osiedle właśnie tak wygląda, tu kawałek, widzicie? Wszystkie bloki są takie jak ten. Nasz też. Tu mamy fajny widok. Trochę na góry, trochę widać naszego jeziora. No, ale sucho. To nasze drzewo. Dobra, idę do środka. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kuchnię, co Was będzie dziwić? Dywan w kuchni.
to jest praktyczne, czy ciężko utrzymać czystość tego dywanu? Już Wam mówię. Nie jest ciężko utrzymać czystość, bo jest tutaj usługa prania dywanów, jest ona bardzo tania. Zamawiam serwis, pan przyjeżdża, zabiera wszystkie dywany, pierze je, suszy i przywozi mi je z powrotem. I tyle. I ostatnio jak dałam ten dywan z kuchni do prania, to zapłaciłam za niego 10 lir, czyli 7 zł. Więc jak się coś rozleje, ochlapie olejem i tak dalej, no to po prostu ten dywan daje do czyszczenia i tyle. A musi być to dywan, no bo na tych kaflach no jest zimno, no. Jest po prostu zimno. Dobra, idziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, te tajemnicze drzwi to drzwi do toalety a la Turka, czyli toalety kucanej. Mam na ten temat film na moim kanale. Jeżeli nie wiecie, co to za toaleta, to sobie tam zajrzyjcie, gdzieś tu będzie link. Nie będę teraz o tym opowiadać. No i na tamtym filmie opowiadałam, że to jest bardzo zdrowy rodzaj toalety, bardzo zdrowa pozycja i tak dalej, i tak dalej. No wszystko fajnie, ale my jednak tej toalety nie używamy. I zrobiliśmy sobie w niej składzik na różne duperele typu mop, wiadro, miotła i takie rzeczy. Właśnie tu powinna się znajdować ta toaleta. My ją tak zamknęliśmy taką deską. I tu mam właśnie wszystkie graty. No, uj. Okej. Dzisiaj coś nie mam szczęścia z nagrywaniem. Słyszycie, co się dzieje na klatce? Nie wiem, czy to słychać. Strasznie jakieś dzieciaki beczą. Tutaj są bardzo duże rodziny na wschodzie. Ciągle mam taki hałas. No nic, dobra, idziemy dalej. To, że nie korzystamy z tej toalety, to nie znaczy, że nie mamy żadnej innej toalety w domu. Jest inna toaleta w łazience. Proszę bardzo, łazienka. Toaleta a la franga, czyli taka, jaką mamy w Polsce. Jedyna różnica, chociaż w Polsce też już to jest chyba popularne. To jest toaleta od razu z funkcją bidetu. Tutaj jest taki kranik, którego się odkręca i wtedy leci woda, którą można się podmyć. Tu mamy prysznic. No, w tureckich domach zazwyczaj są prysznice, nie wanny. Chociaż my tu mamy tak głęboki brodzik, że jak chcemy sobie dupką posiedzieć, to i da się to zrobić. Umywalka. I taka szafka. No i pralka, wiadomo. Jak osiedle było oddane, no to już była właśnie toaleta, prysznic, umywalka. A szafkę zamontował właściciel. Więc my w sumie tutaj tylko wstawiliśmy pralkę. Chyba właśnie Nuri wraca z pracy. Ale coś nie może sobie poradzić. Otworzę mu drzwi. Daka! A czy jorum ben? Merabalar! Dobra. Słuchajcie, przy okazji jeszcze tutaj łazienki coś chciałam. Tutaj mamy taki podwieszany, śmieszny sufit metalowy z dziurkami. I te klepki metalowe się otwiera. Nad tym sufitem są rury. Więc jeżeli jest jakaś awaria, to pan majster sobie po prostu otwiera ten sufit, włazi tam i wtedy naprawia. Takie rozwiązanie i rur nie widać. No, a chciałam was o coś zapytać. Od kiedy się tu wprowadziliśmy? Mamy, kurczę, wszędzie taki osad, zobaczcie, od kamienia. Ja nie wiem, czym to myć, już to wszystkim szorujemy, to nie schodzi. Wy wszystko wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, to idziemy dalej. Salon. Tak wygląda nasz salon i jego już w sumie znacie z innych filmów. No, jest spory. Lampa. Taki narożnik, co akurat nie jest w ogóle typowe dla tureckich domów, bo Turcy wolą mieć dwie kanapy postawione naprzeciw siebie. Mamy narożnik. To jest taki stolik z fajną funkcją. Pod spodem są dwa jeszcze takie dodatkowe stoliczki. Można je wyciągnąć i sobie użyć. O, telewizor. Tutaj regał na książki, nasz fikus. Stół jest też rozkładany. Tutaj jeszcze taki puf. Jeżeli chodzi o firany, mamy oczywiście firankę
I pod spodem gwineślik, czyli coś, co ochrania przed słońcem. Powinny tutaj jeszcze na rogach być zasłony, ale my w to nie inwestowaliśmy. A w tureckich domach zazwyczaj jest taki podział na pokój dzienny, o turma odasy i na salon, gdzie się przyjmuje gości. My czegoś takiego nie urządzaliśmy absolutnie, bo oboje z Nurim jesteśmy tego zdania, że dom jest po to, żeby go używać, a nie żeby zamykać i otwierać tylko kiedy przychodzą goście. Więc jeżeli do nas przychodzą goście, to gościmy je ich w tym samym pokoju, w którym sobie spędzamy czas na co dzień i nie uważam, że jest to jakieś skandaliczne. Myślę, że to jest praktyczne rozwiązanie. I tyle. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy sypialnię, którą znacie w sumie ze zwiastunu kanału. Znowu nic za specjalnego. Taki dywanik, łóżko, komoda. Tutaj taka szafa. No i to tyle w sypialni. A tutaj akurat mamy perdę, czyli zasłonę, bo słuchajcie, tutaj akurat nam wschodzi słońce i na wschodzie Turcji to się dzieje bardzo wcześnie, gdzie my byśmy chcieli jeszcze pospać. Naprawdę to mocno dawało po oczach, więc takie tutaj zasłony sobie założyliśmy. Jak się je zasłoni, to nawet w ciągu dnia jest zupełnie ciemno. Także super się to sprawdza. Ok, następny pokój. Tutaj pokój, który urządziliśmy w sumie niedawno. Stwierdziłam, że skoro zajęłam się YouTube'em na poważnie, to potrzebuję miejsca do pracy. I właśnie tutaj mamy takie biuro. Tutaj biurko dla mnie. Tutaj mam taką kratkę, na którą mam zamiar sobie poprzywieszać zdjęcia, które jeszcze są niewywołane. Ja tutaj, wiecie, tak instagramowo. Mam nawet lampeczki. Tutaj ustawiony jest akurat statyw, bo stąd do Was przemawiałam. Mam taki dywan. I to jest właśnie kanapa, którą ostatnio często widzicie właśnie na filmach. Mam taką lampę jeszcze w rogu. I tu szafa dodatkowa na ubrania. I stąd właśnie mam ten widok. No, ktoś idzie akurat na te góry. I czasem tutaj przychodzą właśnie owieczki. Idziemy dalej. Tutaj ostatnie pomieszczenie, które jest w sumie taką suszarnią. Tutaj rozwieszam pranie, później tu też prasuję. I jak widzicie, okno też po kosztach, tylko gnieździe, już żadnych innych firanek cudów. I tutaj też mamy graciarnię, bo nie mamy piwnicy. Więc stoją Nuriego opony i wszystkie kartony, które są potrzebne, bo te rzeczy są jeszcze na gwarancji. Nasza sławetna farelka, którą się teraz grzejemy, odkurzacz, choinka i tego typu rzeczy. No, i to już było ostatnie pomieszczenie w tym mieszkaniu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, że macie już teraz jakiś pogląd na to, jak się w Turcji mieszka, chociaż zaznaczam jeszcze raz, mieszkanie absolutnie nie jest urządzone po turecku i to jest tylko jeden rodzaj mieszkań, bo jest ich naprawdę dużo różnych w Turcji, o czym mówiłam na początku. Także też pamiętajcie, że to nie jest tak, że wszystkich mieszkania wyglądają tak jak nasze. No dobrze, no to dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj moimi gośćmi. Udostępniajcie film, lajkujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to trwa dosłownie tylko chwilkę, niczego od Was nie wymaga, tylko klikacie już, a dla twórców to jest bardzo ważne. Także to zróbcie. No, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Grysz, rys! Thank you.
Ja, 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 ja